Cześć wszystkim! Cześć wszystkim! Cześć wszystkim! Cześć wszystkim! Cześć wszystkim! Cześć wszystkim, moi drodzy! Cześć wszystkim, moi drodzy! Na samym wstępie chciałem wam podziękować za kosmiczne wyświetlenia pod odcinkiem, w którym sprawdzaliśmy, ile kosztuje najdroższa kanapka w McDonaldzie. W związku z tym postanowiłem dzisiaj sprawdzić, jaka jest najdroższa kanapka w KFC. A jest dzisiaj z nami! Zgadnijcie, kto? Gość, który jest z nami, przygotował dla nas suchar! Co robi niemiecki w portfelu? Ledwo dycha. Idę zaczerpnąć świeżego powietrza, żeby nie usnąć. Jada! Jeżeli pod tym odcinkiem wbijecie 2000 łapek, jedziemy do Burger Kinga i również tam sprawdzimy, ile można maksymalnie wydać, kupując najdroższą kanapkę. A teraz zapraszam was do oglądania, lecimy zamawiać! Dzień dobry, no ja bym się chciał takie nietypowe zamówienie. Tak? Bym poprosił najdroższą kanapkę, jaką da radę złożyć. Znaczy, może być obojętnie jaka, ważne, żeby była najdroższa z największą liczbą dodatków, dobra? Proszę mi nie mówić ceny, ja podjadę i zapłacę, dobrze? Dobrze, w takim razie zapraszam. Okej, dziękuję uprzejmie. Będzie potwór? No mam nadzieję. No to musi być, dzięki uprzejmie. Dzięki. Na razie, do widzenia. Przechodzimy teraz do unboxingu naszej najdroższej kanapki z KFC. Zapłaciliśmy za nią dokładnie 29 zł i 95 groszy. Można było dobierać dodatkowe składniki, jak widać po paragonie. 3 plastry sera, 3 razy bekon, 3 razy pomidor plastry i pikle raz. Tak więc około 30 zł za kanapkę. W McDonaldzie było 37 zł niecałe. Tak więc tutaj było troszeczkę taniej. Są chusteczki. I teraz przejdziemy do podcierania pupki. Tak prezentuje się najdroższa kanapka. 3 dodatkowe plastry bekonu, 3 dodatkowe plastry sera. Pikle są widoczne tutaj. Tak więc no jest naprawdę potężna. Nie zmieści się jej do góry. Jak nie zmieści? Na raz nie. Dobra, uwaga. Krycha testuje. Kanapko z KFC, pokaż mi swoją moc. O! Ślinaczek. Taka ostra. Taka ciepła. Nie płyn. Taka serowa. Taka chrupiąca. Rukola. Taka dobra, taka duża. Taka sycąca. Mi się wydaje, że jest zbliżona do tego smaka. A teraz Manek, im powiedz, jak to jest się obejść smakiem dzisiaj? Bajowo. A? No, po zapachu czuję. Już się najadłem, powiem ci. Tak? No. Tak, taka duża? No. Że zapachem cię nasyciła. Tak. 29,95 za największą kanapkę z KFC. Czy jest to dobry wybór? Zapraszam was do spróbowania, zobaczycie. Ocencie sami. Ocencie sami. Są porównywalne, ta z McDonalda i ta z KFC. Mimo że ta z KFC jest tańsza. No. O dobre 7 zł. Jest to w miarę dobra propozycja, kto chce spróbować. A my teraz zapraszamy was serdecznie na grupę Bojownicy Krychy. Wszyscy tam się meldują, naprawdę warto, tam jesteśmy na bieżąco z odcinkami, wiecie co się dzieje, co planujemy. Zapraszamy tam wszystkich, zapraszamy do zasubskrybowania tego kanału, kto jeszcze nie subskrybuje, dobija suba. Do 50 tysięcy. Już jest 50 tysięcy, zobacz. Już wbiło. No, dziękujemy kochani za 50 subów, bardzo mi miło, challenge z wanną są i będą robione teraz na bieżąco cały czas. Będziemy kontynuowali serię z wanną. Będzie naprawdę fajnie, będą małe dymy. Oglądajcie. Zostawcie 2000 łapek pod tym odcinkiem i ruszamy do Burger Kinga, aby sprawdzić, jaka kanapka jest najdroższa. Jedziemy do Burger Kinga, żeby obejrzeć Naga Kinga. Dobra kochani, ja się z wami żegnam, leci do was łapa, na razie.